Hej, jesteśmy już w pokoju, więc teraz jesteśmy w środku i ogólnie wszystko, cały nasz pokój wygląda prawie identycznie jak ten nasz na zielonej szkole, więc w sumie to chyba wszystko już tutaj pamiętacie, ale tak szybko wam pokażę, a więc tutaj się niczym nie różni, szafa, łazienka, co prawda niektórzy właśnie mają inną, bo tam ta druga część budynku ma już zupełnie inną łazienkę, ale właśnie my mamy taką jak miałam na zielonej szkole, jest bardzo ładna. Tutaj już mamy trochę swu, ale to zaraz ogarniemy. O Boże, jakoś jestem strasznie zmęczona, ciężko mi się oddycha. Mam trzy łóżka, tak samo wygląda na zielonej szkole, tylko nie miałyśmy chyba tych właśnie lampeczek. I zamiast tego łóżka było łóżko piętrowe. No, tam też były te drzwi. Tak, przez nie w ogóle prawie wszystko słychać. Aha, no i tutaj telewizor taki duży. Lodówka, tutaj mamy syf, bo przed chwilą rzeczy spożywcze wypakowywaliśmy po drodze, byliśmy jeszcze w Kauflandzie. No i jak się wychodzi na balkon, no to też widok jest taki sam, identyczny jak mieliśmy, tylko że wtedy na zielonej szkole byłam tak dokładnie pod nami, jak balkon pod nami, tam miałyśmy pokój, więc widok jest identyczny, tylko po prostu jest trochę wyżej. Tam wtedy nie można było mieszkać, bo tam mieszkały pani animatorki, ale teraz już wiecie, jak nie ma kolonii, to ludzie sobie tam mogą normalnie wynajmować, więc mają mega fajnie, ale już domki były pozajmowane niestety. No. Więc. I tutaj pamiętam, jak były takie zajęcia, przychodziliśmy tutaj po takim torze z oczami zamkniętymi, no i w ogóle, a tam jest ten lasek i tam się idzie nad jeziorko, tutaj ten stoliczek postawili w ogóle, i tam po drugiej stronie budynku była trawa ogrodzona, jak się idzie na stołówkę, bo jeszcze była niewyrośnięta, teraz już ładnie trawka urosła i w ogóle kilka rzeczy się pozmieniało. Przyjechaliśmy już i jesteśmy. No i przed chwilą mojemu wujkowi się utopił telefon nad jeziorem, a teraz wracałam i on spotkałam moją Wickę. Jak się nazywasz? Kornelia. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Kubę, całą klasę 7C. No i to wszystkich. No dobra, to dzięki. Witajcie kolejnego dnia. Wczoraj, jestem właściwie bardzo dumna, bo wczoraj nauczyłam się tak... Ojej, nie sądzę, przybliżam. Wczoraj nauczyłam się tak mniej więcej grać w bilarda. Graliśmy sobie jeszcze taką grę planszową i trochę graliśmy w ping-ponga. I dzisiaj mój outfit wygląda tak, że mam taki szary sweterek, taką bluzkę, ona jest chyba z Reserved, i czarne kroki spodenki z H&M-u, a sweterek też z H&M-u. Nie wiem, czy mam wam mówić, czy jesteście ciekawi, ale wydaje mi się, że w vlogach z Bułgarii wam się to podobało. Okej, wróciliśmy, jak widzicie, mam mokre włosy jeszcze. Ogólnie tak, po śniadaniu pływaliśmy kajakami, było mega fajnie, wiecie, że ja uwielbiam pływać kajakami. No, byliśmy jakieś tam 2 godzinki sobie pływaliśmy około, albo półtorej. A potem weszliśmy sobie do wody i pływaliśmy. Dużo wspomnień mam z tym ośrodkiem, więc tak trochę, no... Jest to na pewno dziwne uczucie, będąc tu, wiecie, najpierw z klasą, a potem z rodzicami, z rodziną, to jest takie, no, mega dziwne. Bo jeszcze niedawno pamiętam, jak wiecie, to z dziewczynami wpadłyśmy do pokoju, miałyśmy tylko 5 minut wyszykować się, lecimy na zajęcia.
A teraz jest takie, mogę sobie siedzieć, jestem sama w pokoju, mam ciszę, mogę sobie nagrywać. Mój tata tam teraz siedzi, tam zresztą na dworze. No i przyszłam się przebrać, bo jest wieczór i robi się chłodno. Ej, przyszliśmy na pomost, robimy grilla, no i jestem tutaj z Julką i z Mają. Jak widzicie, albo raczej słyszycie, właśnie sobie śpiewamy karaoke. No i ogólnie... Miał być ładnie. Mieszaj dawno tutaj nie mieszka. O nie, nie, nie. A mieszaj dawno tutaj nie mieszka. A Miesza już dawno tutaj nie miesza. O nie, 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 nie. A Miesza już dawno tutaj nie miesza. Cześć, witam wszystkich, dzisiaj jest środa. Ja już jestem gotowa, mam taką bluzkę z Sinseya, sweterek z H&M-u i spódniczkę też z H&M-u i zbieramy się na śniadanie. Hej, właśnie wróciłam, bo siedziałam sobie tam przy jeziorku, tam na plaży, na piasku i właśnie czytałam tą książkę PS I Like You. Na początku powiem wam, że nie byłam do niej przekonana, ale teraz no jestem tutaj, tyle przeczytałam i jest naprawdę coraz fajniej, mega się rozkręciła i jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. Właśnie w restauracji Drukarnia. Byliśmy tam też przedwczoraj i bardzo nas smakowało, więc przyjechaliśmy tutaj jeszcze raz. Odzywam się do was dopiero teraz, jest już dość późno, jestem umyta, ale to nieważne. Stwierdziłam, że pokażę wam, co kupiłam dzisiaj, jak byłam właśnie w tej galerii, bo weszliśmy do Sinseya i jeszcze kilku innych sklepów, ale zakupy zrobiłam tylko w Sinseyu. I pokażę wam, jakie tutaj mega fajne rzeczy znalazłam. A więc pierwsza rzecz to taka przepiękna spódniczka, ona tutaj ma taki błyszczący pasek i tutaj jest taka szara. Jest delikatnie za długa, ale to ewentualnie poproszę moją mamę, żeby mi ją skróciła. Wiecie, no to myślę, że będzie wtedy fajniejsza. No tak, to bardzo mi się podoba i ona była przeceniona za około 30 zł na około na 15 zł, więc mega fajnie. I tutaj mam, oj, jak ja lubię wyjmować coś z torby jedną ręką. No po prostu, dobra, gdzieś tu mam. O, są spodenki. Takie granatowe. Chyba w rzeczywistości są takie same jak w aparacie, więc wydaje mi się, że tutaj ładnie oddaję ich kolor. W sumie jest jakieś żółte światło, więc tutaj w ogóle wszystko jest taka kiepska jakość. Teraz przepraszam was za to, ale wydaje mi się, że mniej więcej widać.
takie zwykłe, krótkie spodenki, w sumie nie potrzebowałam ich, no ale jak zobaczyłam, jakie one są cudowne, to musiałam je wziąć. W szczególności, że moi drodzy, były przecenione z 59,99 na 19,99. Jeszcze był mój rozmiar i z SK, więc w ogóle mega fajnie. Hej, hej, dzisiaj jest piątek, wczoraj mało nagrywałam, jestem tutaj z Mają i chodzimy sobie tutaj teraz po ośrodku. Pływaliśmy już kajakiem, na szczęście jestem suła, nie pomoczyłam się jak zwykle. Teraz idę się przebrać do pokoju w strój kąpielowy i wskakuję do wody. Okej, okay, cześć wszystkim, leżę sobie tutaj właśnie na plaży, tutaj jest na trawie, ale tam dalej jest piasek, tylko my wolimy tutaj, bo tutaj jest tak po prostu wygodnie, nie nasypuje się piasek w ogóle. I spotkałam też moje wicki i ten, i kąpałyśmy się razem właśnie w jeziorze. No a więc pozdrawiam dziewczyny, Nikole i Hanie, które do mnie tutaj właśnie podeszły na tym wyjeździe, bo jeszcze taka jedna dziewczynka była wcześniej, którą wam pokazywałam, a teraz właśnie Nikole i Hania, więc pozdrawiam was bardzo serdecznie. Witam was w piątek z balkonu, tutaj przyjechał jakiś autokar z ludźmi. W każdym razie nieważne, dzisiaj jest piątek, niestety już wyjeżdżamy. Skończył się nasz pobyt w Rytych Błotach. Więc jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku na moim kanale. Pa, pa!